Styczeń 1951, byliśmy po balu w internacie Nazaretanek i kolega Jacek mówi, słuchaj, jest taki tu fajny ksiądz i on prosił, żeby przyjść na chór, pośpiewać troszeczkę kolędy, dlatego że kościół śpiewa marnie. Ponieważ z tym kolegą chodziliśmy na różne zabawy, różne imprezy, no to nie wypadało mi odmówić. Zdecydowałem się, że idziemy na ten chór. U świętego Floriana stromy są schody, schody są strome. Kolega idzie przede mną, taki masywny, no ja uważam, żeby mnie nie trafił obcasem w głowę i tak patrzę. Widzę w pewnym momencie podłogę, na podłodze buty bardzo porządnie utrzymane. Dobrze utrzymany, no troszeczkę powiedziałbym takie wysłużone, potem widzę spód sutanny, coraz szybciej i twarz młodego księdza w okularach, który wyciąga rękę i mówi, ksiądz wikariusz, popatrzył się na mnie, ja się popatrzyłem na niego. No i to było takie pierwsze wejrzenie. Bardzo nam było dobrze i zauważyliśmy co. Ksiądz idzie z nami. Bardzo chętnie rozmawia, czasem się zatrzymuje, no i tak widzimy, że on się modli. Potem zaproponował o 12 anioł pański, to nas tak troszkę, bo no nie praktykowaliśmy czegoś takiego. No i tak powolutku ten nasz styl zaczął się krystalizować następująco, mianowicie tak rano msza święta, potem turystyka. A potem po przyjściu, jeżeli była tylko okazja, to były tańce. Myśmy po prostu normalnie tańczyli. On nie tańczył, tylko się przypatrywał. I taki był nasz styl, można powiedzieć, w dużym skrócie. No a ksiądz, dni skupienia, nauki u świętego Floriana, msza święta rano i tak się to czas biegł. No myśmy studiowali, ja studiowałem, pracowałem. Propozycja, no może pójdziemy na następną wycieczkę, gdzie? No na Turbacz z Rabki. To jest ważna wycieczka dla nas. Dlaczego? Dlatego, że z tej wyprawy na Krokusy już wrócił wujek. Nie ksiądz, tylko wujek. No wujek, my mówimy do siebie per pani. Taki był styl wtedy. No i idąc na Turbacz, to doszliśmy do wniosku, że jak mamy wujka, to jesteśmy rodzinką. No i tak się te sprawy potoczyły. Tam było bardzo wesoło. Byliśmy radosną grupą młodych ludzi, wesołych. Miał bardzo duże poczucie humoru i stymulował humor na odpowiednim poziomie. Szedł z nami, patrzył się, zatrzymywał. Jak jakiś był taki krajobraz, szczególnie to mówił, pięknie. Jak ktoś chciał rozmawiać, zostawał i rozmawiał. Znaczy, szedł z tyłu i to były te potem nazwane rekolekcje w drodze. Wyprawa się skończyła, a nam trochę było mało tej obecności. Jeszcze byśmy dalej chcieli. No i Jerzy Ciesielski zaproponował spływ Brdą, wybraliśmy się tam w dziesiątkę, na pożyczonym sprzęcie, trzęść pierwszy raz w życiu na wodzie. Ja troszkę byłem opływany z harcerstwa jeszcze i wyprawa się skończyła i widzimy, że to jest to, co nam, to jest to właśnie czemu. Po dniu biwak, ognisko, wtedy były zupełnie inne przepisy jak dziś. I przy tym ognisku jesteśmy, Pan Bóg u góry, a my na dole. Świadków nie ma. Można mówić, ognisko łączy. Wujek chętnie śpiewał i dużo śpiewał. No i tak się zaczęło i w 1953 roku byłem pierwszy raz na ognisku, na kajakach. Ostatni raz na wspólnych kajakach byłem w 1978 roku. Gdyby nie było wujka, nie było ani rodzinki, ani środowiska, ani stylu.
On jest twórcą tego stylu. On. Nie byłoby bez niego, bo nie mogło być, bo on miał, to był człowiek szczególny, który miał charyzmat. Wspólnota zaczęła się od modlitwy liturgicznej, a potem poszerzyła się o przyjaźń. To są jego słowa. Przyjaźń między ludźmi, potem przyjaźń między rodzinami, zawsze z tym ośrodkiem centralnym postaci wujka. Wspólnota. Nieformalna, ale autentyczna. Jego słowa. Byliśmy wspólnotą, przy czym w międzyczasie, no, małżeństwa. Małżeństwa, prawda, bo w 1953 roku wszyscy byli stanu wolnego z Kajakowiczów, prawda, a w 1978 roku, no to już właściwie człowiek nie, to już tam rodziny były, na jeziorze Kremskim były, no, no dwa pokolenia na pewno już były, prawda, no bo to nasze dzieci miały 15, 16, 17 lat, inna tematyka. Inna więź, no i troszeczkę taka więź, powiedziałbym, wypoczynkowa, rozmowy z wujkiem, no i obserwacja, jak wujek wypoczywa. No, więc to wujek wypoczywał następująco, mianowicie tak. Była różnica w formach wypoczynku między rokiem 50, między rokiem do roku 60 i po roku 60. W 60 roku on już był takim biskupem, a w 64 już był kardynałem, prawda? Więc to tak, już się panie nie godziły, żeby on był na prawach normalnego uczestnika, dlatego, że on był normalnym uczestnikiem, który miał przydział pracy, on miał przygotować to i to, robił to oczywiście z ochotą. Mył naczynie, bo to jest dola i rola panów na kajakach, że panie gotują, a panowie myją naczynie. I wujek to bardzo lojalnie robił, ale to do czasu sakry biskupiej. Po sakrze biskupiej już żeśmy powiedzieli, to już tak nie może być. No i już jego przygotowanie było troszeczkę inne. W pierwszych latach jechaliśmy pociągiem z bagażem. Bagaż kajakowy to jest 80 kilo. To trzeba załadować, to trzeba odpowiednio załadować, żeby nie połamać kajaków, to były składaki, trzeba było je dobrze traktować. A już potem to już był przywożony samochodem, a od pewnego czasu zaczął być obserwowany. I tośmy zauważyli, bo myśmy bardzo po ziemi chodzili i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że on jest przedmiotem obserwacji, bo musi być przedmiotem obserwacji. Zresztą na wszystkich szkoleniach, jakie były w zakładach pracy, mówiono, że ksiądz Wojtyła jest bardzo groźnym przeciwnikiem, dużo groźniejszym od księdza kardynała Wyszyńskiego, bo jest niesłychanie bystry. Ja bym powiedział i zorientowany. Czemu i zorientowany? Bo on rozmawiając z nami, ja będę mówił o sobie. Jak ja miałem problemy, telefonowałem i nigdy nie słyszałem, nie mam czasu. Jutro, pojutrze, pojutrze. No i Stasiu przychodził na ulicę Kanoniczą, siadał i rozmawiał. No, te rozmowy trwały długo i nierzadko wujek mówił, wiesz, to ja do ciebie napiszę. No i napisał. Ja tych listów mam niewiele, natomiast myślę, że ja jestem rekordzistą, jeżeli chodzi o treść, bo mam dwa listy po 18 stron, maczkiem. Ale po takim liście to Stasiu tak był na ręce. Wszystko wiedział o mnie, więcej niż ja. I naświetlenie drogi. Nie usłyszałem, ja ci radzę. Nie, można tak, można tak, można tak. Skutki będą takie, takie i takie. Wybieraj. Masz wolną wolę. Co dalej z wujkiem? No i wujek powiedział, wujek pozostaje wujkiem. No i tak mieliśmy wujka biskupa z sakrą. Mieliśmy kardynała, który jeździł z nami na kajaki. I zauważyliśmy już, jak był takim zaawansowanym kardynałem, w tym sensie, że było widać, że to jest osoba mocna. Taka, to lata 70, że tak jak jedziemy na te kajaki, to tak troszeczkę widzimy, że nie zupełnie sami. No kierowca znakomity był, miał dobry samochód, także jak
nas, że tak powiem, za nami jechali, to tego nie ma. No ale potem na miejscu i mieliśmy taki przypadek w 77 roku, że przyjechała limuzyna, powójka wyjechała, a zaraz potem milicja. Co tu robicie? Biwakujemy. Kto jesteście? Rodzina. Jak to rodzina? No akurat nie była gromadka Rybickich. U nas było troje, brata czwora. No i co tu robicie? No na kajakach pływam. No i pojechali. No ale to był sygnał i następnego roku doszliśmy do wniosku, że zrobimy to w sposób następujący. Mianowicie wujek dojedzie na wskazane miejsce, wysiądzie, przesiądzie się w samochód, który pojedzie w las. No ponieważ samochodów było niewiele, w związku z tym w 78 roku na ostatnich kajakach wujek wysiadł w miejscowości Czebieski, Szwecja, tak się ta miejscowość nazywa, koło Wałcza, jest miejscowość Szwecja. Zresztą w miejscowości Szwecja jest kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, bo to jest obrzeże Wielkopolski. No i przesiadł się na tego mojego Dwusława Długa i pojechaliśmy w las. I... No ostatnie kajaki, wujek się przesiadł i się przeładował. Trzy teczki wujek woził jako biskup. Pierwsza teczka to były przybory do odprawiania mszy świętej. Druga teczka to były książki. A trzecia teczka, taka najmilsza dla nas, to była żywność na drogę, którą siostry przygotowywały. I jakoś koledzy wyczuwali, że gdzie jest ta trzecia teczka i wujek się od razu tą trzecią teczką z nami dzielił. I teraz pobyt kardynała na kajakach. Tak gdzieś przed szóstą, pobudka, wstaje. Staraliśmy się nad jeziorem. Płynie, pływał świetnie. Ja myślę, że niewiele było takich pływaków wśród środowiska. Pływał stylem naturalnym, niezwykle wytrzymale. Wychodził na brzeg, przebierał się i albo brewiarz, albo książka. Ja tak czasem podsłuchiwałem, okazało się, że wujek czyta po francusku albo po hiszpańsku. Tak. Z jego olbrzymiej pracy. Szanował czas, bo czas to jest dar Boży. Albo jakieś książki filozoficzne, no albo się modlił. Msza święta była koło 7 rano, bo to byli ludzie młodzi, którzy nie pracowali w takich warunkach jak ja. Ja pracowałem w biurze projektów, a w biurach projektów rozpoczynaliśmy pracę o 7. Jak się ktoś spóźnił, to było niedobrze. To znaczy sądowa sprawa była, bo była socjalistyczna dyscyplina pracy. Tak, no. Także ja o 6 już wiedziałem, że wujek się pluska i już jest po. Po mszy świętej króciutka nauka, kilkanaście zdań, no potem posiłek. Jeżeli był dzień turysty, a na jeziorze Kremskim to już były kajaki tak zwane stacjonarne. Był spływ, potem kajaki stacjonarne, tydzień. No to dyskusje. Cośmy siadali, już był krąg taki, no ognisko w dzień to nie bardzo. I rozmawialiśmy na różne tematy, na tematy kościoła, na tematy problemów, które nas nurtują, młode małżeństwa, planowanie rodziny. Tak to mniej więcej wyglądało. No i ostatni dzień. Żegnamy się z wujkiem, no ja jestem umówiony z panem Muchą, prawda, tam dojeżdżam do tego miejsca na taką małą polankę. Wujek ubiera sutannę, na kajakach miał sutannę bez rękawów, z uwagi na to, że to nosił na plecach. Potem jak już były kajaki stacjonarne, to całą sutannę, była ta sutanna czarna. Opowiadania, że we fioletach jeździł na kajakach, to raczej są opowiadania. No i to pomagam mu i mówię, no to wakacje, bo jak mówi, no piękne, miałem wakacje cały tydzień. Kiedy drugi raz będę miał takie? Nie miał, bośmy się pożegnali. Wiadomo.
wiadomo, za miesiąc czy za 6 tygodni Habemus Papam, ksiądz Karol Wojtyła, Danusi nie ma w domu, ja jestem akuratnie w domu. No jak ogłaszają, że wujek jest papieżem, ja po prostu zmiękłem. Zmiękłem. Co to będzie? Co to będzie? No, przyszła Danusia, no to wysłaliśmy telegram. No i tak zaczęliśmy troszeczkę lżej rozmawiać. Ja mówię, wiesz co, ale to właściwie, bo Danusia przepowiadała i to wujek parę razy powiedział, że ona mi to przepowiadała. Tak, ona mi przepowiadała, że będę kardynałem, publicznie ona mi to przepowiadała. A ja myślę, coś tak. Ja mam zapisane czerwone wino od lat, bo ja jestem troszeczkę. No i takie miałem ulubione wino, czerwony kardynał. Czerwony kardynał. I ja w Cieszynie te wina kupowałem i idę do sklepu, mówię, proszę czerwonego kardynała. Nie ma, a jak jest? To było oczywiście w czasie wakacji, przed tą ogłoszeniem. Jest Billy kardynał, papież. No ja tego Bilego kardynała przywiozłem i sobie myślę, to prorocze było, wyprzedzająco, i ten Billy kardynał, no oczywiście, że przypadek, ale to taki może taki przypadek wesoły, no i no to jedziemy. No jedziemy, więc tak, powiedziano nam, żeby sprawdzić, czy jesteśmy na liście, w orbisie czy w locie, no a potem załatwiać, no więc poszedłem, byliśmy na liście bardzo wysoko. Bardzo wysokośmy byli na liście. Tak bym powiedział, pierwsza dziesiątka. No to trzeba mieć paszport. No to moja żona pisze podanie do kuratorium, do kuratora. I kuratorium jej mówi, jak sobie to pani koleżanka wyobraża, że nauczyciel socjalistycznej szkoły w czasie roku szkolnego jedzie na imprezę religijną. Ja się nie zgadzam. No i żona nie dostała paszportu. A Stasiu bez Danusi do Rzymu nie pojedzie i nie pojechał. I nie pojechaliśmy do Rzymu. Nie pojechaliśmy. Tylkośmy w telewizorze oglądali. Robiliśmy zdjęcia. Bardzośmy się wzruszyli. Kolega, który pojechał na nasze miejsce, nam przysłał, że tak powiem, serdeczne pozdrowienia z Rzymu. No i momentalnie, bo 20 wujek napisał list, prośrodowisko, napisał list zatytułowany Moi drodzy, jakże kochani, do środowiska. Środowisko pozostaje środowiskiem, a wasza głowa jak to zrobić? Czyli dostaliśmy znowu zadanie i mieliśmy wujka w Rzymie. I ilekroć wujek był w Krakowie, to środowisko miało spotkanie. To były liczne spotkania, na te spotkania to tak 200 osób mniej więcej przychodziło. I wujek zawsze miał dla nas czas, zawsze miał czas. I każde spotkanie wyglądało w ten sposób, że sekunda, dwie lub minutę jednak każdy z nim się zetknął i z nim rozmawiał, pytał się. No pamięć miał fenomenalną, ale to wiadomo, że miał pamięć. Także myśmy stale ten kontakt mieli. Jeszcze kontakt korespondencyjny, myślę, że imponujący ma moja żona kontakt korespondencyjny, bo około 200 listów i liczne telefony, bo w pewnym momencie żeśmy po prostu już zaczęli telefonować, bo to było możliwe i mogliśmy się z nim dość łatwo porozumieć. Także bliski kontakt, był dobrze zorientowany w naszych sprawach rodzinnych, nawet w bieżących sprawach. Pomagał jak mógł. No, oczywiście zawsze jest ten margines wolnej woli człowieka, także nawet jak się Ojciec Święty modli, jak człowiek nie chce. Nie było zaskoczeniem, dlatego że ja wierzę w Kościół, wierzyłem, że w Kościele jest porządek. I nie miał równego sobie. Nie miał równego. Nie miał. Mądry, wykształcony, o łatwym kontakcie, otwarty.
środowisku, w mojej rodzinie, to był znany z najlepszej strony. Z najlepszej strony i widzieliśmy, że są, pamiętaliśmy sposób działania i styl działania jego poprzedników. To były osoby szacowne, pobożne, mające duży autorytet, ale przyszedł czas walki o Kościół. I był potrzebny ktoś taki, kto jest uosobieniem, ostoją siły. I to on reprezentował dobrze. Świetne kazania mówił do ludzi. Bo nauki te nasze takie filozoficzne to... Także to nie wywołało, to było zupełnie przyjęte jako coś naturalnego i nawet oczekiwanego. To właściwie jest tak, że ksiądz, arcybiskup Baziak czy arcybiskup Biob, to tak w powszechnym odczuciu to oni tak jakoś nie bardzo mieli. Rozponda pamiętano, no nawet innych duchownych, księdza Niemczewskiego, którzy tam wiadomo była, to no, nowi ludzie byli, do końca nie było wiadomo, jacy to są ci ludzie, prawda. No, dziś wiemy, że byli zacni i realizowali naukę Kościoła, no ale wtedy to tak, no ktoś nowy przyszedł, Sandomierza czy skądś, to tak z Opola, to nie bardzo to było. Jako dostojnik kościeli miał inne możliwości. Na przykład mógł zaprosić całe rodziny na te słynne kinderbale, prawda? Dlatego, że były duże sale, prawda? Były duże sale, no i były duże sale, to zaprosił te dwa pokolenia, które wtedy były i pojawiło się tam kilkadziesiąt osób. Dzieci tam się bardzo dobrze czuły, to były dzieci w większości z ciasnych mieszkań. Dla nich to było, oni wtedy odczuwały to jako coś takiego, no, swobody, można pobiegać, można się w inny sposób zabawić. Także ściągał rodziny i to jego możliwości były większe i je wykorzystywał. Nie do reprezentacji, tylko, znaczy do reprezentacji może w wymiarze właściwym, ale również do takiego, żebyśmy tam się z nim spotkali, porozmawiali. Także nie uległo ograniczeniu. Rozmawiał z dziećmi. Nasi chłopcy, no kilkunastoletni, ale i już, i jeszcze, mówią, że bardzo, bardzo poważnie rozmawiał z nimi i oni bardzo dobrze te rozmowy wspominają, że ich traktował poważnie, rozmawiał. Lubił dzieci wyraźnie. No jego, on przecież wiedział, to wiadomo, że rodzina zadecyduje. No więc tą rodzinę hołubił od początku, od narzeczeństwa, potem przez wychowanie i potem starając się o szkolnictwo, prawda? Katolickie, no jemu tyle się udało, ile było to możliwe, ale ten rozpit szkolnictwa katolickiego, który my z sympatią i z szacunkiem obserwujemy, to jakoś tego źródło to jest ta... Zresztą, jak dziś czytamy wspomnienia, no to władze tak go oceniały. Tworzy, stara się, żeby była nowa inteligencja. Ta nawet używano nazwy elita, ale to już może nie ażelita, ale a może elita, nie wiem. W każdym razie jest młodzi. Wiadomo, że ci młodzi będą dorośli, to już z nich na pewno coś zostanie. Był taki temat dość popularny, może nawet powszechny. Tak, starania się o Kościół, starania się o zgodę na budowę kościołów. Jego no właściwie taka walka o to, żeby seminarium zostało tam, to seminarium, przejść seminarium, która jest, to chyba małe seminarium jest, przy ulicy Piłsudskiego, bo władze chciały to zaanektować dla Wyższej Szkoły Aktorskiej. No, doszło do wyjścia polubownego, że część. No jednak załatwił. Potem była duża sprawa, nie do końca dla mnie jasna, mianowicie no, branie kleryków do wojska. Też temu przeciwdziałał.
efekty były na miarę możliwości, prawda? No. Walka, starania się o to, żeby procesja mogła Bożego Ciała tradycyjna, procesja, która można powiedzieć od dziesiątków lat chodziła, prowadziła z Wawelu na rynek. Nie, on nigdy nie poprowadził procesji na rynek, aczkolwiek marzył o tym. Dopiero jako papież był na rynku. Także władze go, jak mogły, to go oczywiście tłumiły, a on... Mnie się zdaje, że on inwestował w kadry. Tak, może to taka przenośnia i duchow, kadry księży i młodych ludzi świeckich. Duszpasterstwo lekarzy, duszpasterstwo prawników, rozwój duszpasterstwa młodzieży przecież, prawda? Beczka nie beczka, to miało wsparcie z jego strony. Prawda? Te beczka to u dominikanów, prawda? U misjonarzy bardzo się rozwijały te duszpasterstwa. Kiedyś było na początku takie właściwie oficjalne duszpasterstwo u świętej Anny. Potem były grupki przy księżach, wspólnoty przy księżach, na przykład u księdza Pietraszki, u księdza Turowicza była wspólnota jakaś, może niewielka nasza wspólnota, ale to nie były duszpasterstwa w pełnym wymiarze, tylko na miarę możliwości, a nie potrzeb. Treść była taka ogólnie potrzebna, można powiedzieć, bo rozważania filozoficzne to są dla ludzi, którzy się interesują tym zagadnieniem, a to było takie, to była katecheza. Katecheza ładnie powiedziana, bo przecież mówił świetnie, bo to był aktor, prawda? Nie mówiąc o tym, jakie miał podstawy do tego, żeby mówić. Miał podstawy, miał treść i ładnie mówił, sugestywnie mówił. I te kazania były oczekiwane, a rekolekcje przez niego prowadzone to właściwie były wydarzeniem. To o tym się mówiło. Były i trudne tematy, na przykład na temat miłości, takie poruszał tematy bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne i trudne, prawda? I trudne przy tym. Rodzina postanowiła kontynuować te stałe punkty programu, to znaczy opłatę na franciszkańskiej. Ksiądz kardynał Macharski nas zaprosił. Chyba wtedy była pierwsza pielgrzymka do Kalwarii, dlatego że do Częstochowy pielgrzymowaliśmy od 1953 roku, rok w rok z księdzem Karolem Wojtyłą, potem z biskupem. No i zaczęliśmy się zastanawiać, że trzeba coś utrwalić i chyba Mietek Wisłocki zaproponował, żeby wybudować, zrobić w miejscu ostatniego biwaku, ostatniego naszego obozowiska nad jeziorem Krępsko. Taki placek, tak nazwaliśmy to, więc okrągły taki plaster, żelbetowy, w średnicy gdzieś 1,20 m, z napisem tu wypoczywał w dniach ksiądz kardynał Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. No, przy czym to trzeba było zrobić porządnie i myśmy to zrobili porządnie, mianowicie to jest z żelbetu zrobione, według zasad sztuki inżynierskiej. Jako, że mam uprawnienia do tego rodzaju robót, brygada była wyjątkowa, bo profesorowie wodę nosili do betonu, beton przygotowywali. Beton jest bardzo dobry, wytrzymał 30 zim, a potem się poznaje wytrzymałość betonu, ile zim wytrzyma. No i to pomodliliśmy się, przybiliśmy duży krzyż brzozowy. No i wróciliśmy do Krakowa, a my z Danusią żeśmy jeszcze się zastanawiali, co od nas. W miejscu, gdzieśmy się żegnali, ja z Ojcem Świętym, postanowiłem taki mały krzyżyk wkręcić tej wielkości. Na mosiężnej śrubie, w miejsce po odłamanej gałęzi, bo wtedy się nie psuje drzewa. No i wkręciłem go na wysokości, tak żeśmy się mniej więcej widzieli.
Po latach żeśmy przyjechali, ja szukam tego krzyżyka. Nie widzę, okazało się, że on z drzewem urósł. Tak jak wujek od górę, tak ten krzyżyk z drzewkiem też w górę. No. Oprócz tego tam zostawiliśmy taki obrazek z napisem Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Taki obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Kalwaryjskiej. On najpierw był w ramce, a potem troszeczkę to zostało rozbudowane. No, kontakty to zawsze były w czasie pielgrzymek. Zawsze mieliśmy okazję zamienić kilka słów. A w latach 90. zaczęliśmy tam jeździć mniej więcej co dwa lata na kilkanaście dni i zależnie od pory roku, kiedy to było, to mieszkaliśmy albo w Rzymie przy Via Pfeiffer i chodziliśmy do apartamentu Ojca Świętego, a takie szczególnie miłe to były pobyty w Castel Gandolfo, dlatego że mieszkaliśmy pod nim i słyszeliśmy po prostu, jak on się przemieszcza i byliśmy domownikami przez ten czas, także 3 spotkania dziennie czasem, rozmowy przy spotkaniach, przy czym on nam poświęcał czas w ramach rekreacji, w ramach odpoczynku, dlatego że on w Castel Gandolfo też pracował. Tylko przy obiadach, przy posiłkach, no i czasem jakiś spacer do parku, czasem spotkanie na tarasie i pamiętam, jak mówił, popatrz się tu, Stasiu, ja bym pewnie jeszcze wsiadł do kajaka, ale mi nie pozwalają. Popatrzył tylko na tą wodę. No wiemy, że przez wiele lat to dość regularnie tam pływał na basenie, co go utrzymywało w kondycji. No także dla niego ten pobyt i dla nas to było za każdym razem przeżycie i wracaliśmy do przeszłości, ale również mówiliśmy na tematy aktualne. Jego interesował, co się dzieje, jak to się w Polsce zmienia. Mówił o dwóch diabłach, prawda? Diabeł wschodu i diabeł zachodu, liberalizm. Także to były dyskusje na różne tematy, ale myśmy tam nie jechali. Naszym celem numer jeden to nigdy nie było przywożenie mu problemów. Raczej tak, żeby odpoczął, żeby miał jakiś relaks. No i kilkanaście razyśmy tam byli, w sumie kilkadziesiąt dni. Sami potem byliśmy z dziećmi i z wnuczką. Także te kontakty tak wyglądały. No i liczne rozmowy telefoniczne. Liczne rozmowy telefoniczne. Także był zorientowany w tym, co się dzieje u nas. No my byliśmy zorientowani mniej więcej, co się dzieje u niego. Oprócz tych komunikatów, które od kilku lat o stanie zdrowia, no to już cały świat wiedział, co się dzieje, prawda? No i my też. No więc koronną sprawą to był zapis drogi. Tak to widzę. I bardzo ważne dla nas były suche kajaki w 2000 roku. Zapis drogi. Książka napisana na prośbę. Danusia się zwróciła do 100 ludzi, 60 osób odpowiedziało. To zostało w jakiś sposób opracowane przez komitet redakcyjny. Jak on to czytał. Zobaczył, powiedział, o to sobie będę czytał przez tydzień do Nowego Roku. Rano, to było wieczorem, przyszedł, mówi, ja już jestem przy H. Następnego dnia rano mówi, ja już jestem przy L. Mówi, ja się nie mogę oderwać od tego. Wiedzieliśmy, że się cieszy, tak? Że się bardzo cieszy. Zresztą to jego podziękowanie wyrażone na piśmie. Najpierw, jak to przeczytał, powiedział, ja, to jest lepsze niż myślałem. Ja się na was nie zawiodłem, ale ja się na was nigdy nie zawiodłem. Ja powiedziałem do Danuli, Danula, ja, to mi wystarczy za życie. Takie podsumowanie. No, byłem współredaktorem. A te suche kajaki, cóż to? Suche kajaki to tradycja, właśnie pierwsze suche kajaki to były w 80 roku. Myśmy na nich nie byli. To były głównie suche kajaki pierwszego pokolenia, troszeczkę drugiego. Natomiast w roku świętym 2000
drugie pokolenie zorganizowało suche kajaki, autobus, samochody. No równie, nie tylko z Polski tam były osoby, było nas koło setki i było spotkanie takie można powiedzieć, no uroczyste, to było na dziedzińcu. Spotkanie było przygotowane, dostaliśmy koszulki. Panie młode i nie tylko młode przywiozły wyroby swoje, jakieś drzemy, czy soki, czy coś podobnego. Przywieźliśmy kajak złożony, kajak został rozłożony, zostało zamarkowane ognisko, no i zasiedliśmy przy ognisku. Myśmy sobie tam usiedli z żoną z boku, ale ksiądz arcybiskup Dziwisz powiedział i tam nas troszkę podsunął, żonę do mikrofonu. No i trwało to spotkanie, śpiewaliśmy, rozmawialiśmy. Wręczono mu wiosło z podpisami uczestników. Model tego wiosła jest tutaj. No i to trwało z półtorej godziny. Ksiądz arcybiskup stał, tam ci urzędnicy z obstawy też stali, zupełnie zaskoczeni. Co się dzieje, jak się dzieje, no i już po pewnym czasie, ja siedziałem blisko, więc słyszałem, co było mówione. Ksiądz Dziwisz podchodzi, mówi: Ojcze Święty, oni daleko mieszkają, 100 kilometrów. Oni mają małe dzieci. Ojciec Święty mówi: widzę. Trzeba by już może kończyć. Ojciec Święty mówi: dobrze, dobrze, dobrze. No to się jeszcze pożegnam. No i już ksiądz Dziwisz taki zadowolony, że pożegnanie. A wujek mówi: z każdym. Godzinę się wysunięto fotel na przednią część, bo tam są schody takie do tego i podchodzono. 50 minut się żegnał wujek i potem go odprowadzała do drzwi gromadka i to był taki widok, wujek z laską jak pasterz i gromadka tego trzeciego pokolenia tych maluchów, która tak się patrzyła na niego z boku z sentymentem, zainteresowaniem i on tak z nami szedł wśród swojej trzutki, no i tak żeśmy się pożegnali w 2000 roku na suchych kajakach. Później jeszcze były spotkania Państwa? Później byliśmy jeszcze kilka razy. No, ostatnie spotkanie było w 2005 roku, w drugiej połowie stycznia. To już było właściwie wszystko jasne, prawda? To było wiadomo, że sytuacja jest określona, że to jest spotkanie ostatnie, byliśmy tam kilka razy. Wujek był rozmowny, sprawny, rozmawiał, znowu wróciły wielka wyprawa w Bieszczady. Pytał się z naszą wnuczką, rozmawiał po węgiersku kilka słów, bo wnuczka to studiuje. No z nami mówił na różne tematy i po tym żeśmy się tak żegnali po kolei. Po kolejśmy się żegnali, no potem wróciliśmy do Krakowa, ponieważ myśmy się w czasie kolęd z żoną poznali wiele lat temu, to my te spotkania środowiskowe przy kolędach w jakiś sposób kontynuujemy, no i zatelefonowaliśmy do wujka, czy możemy razem zaśpiewać. No i śpiewaliśmy oczywiście za pomocą telefonu, wujek tam śpiewał kolędy, my tu i to było nasze ostatnie wspólne śpiewanie. Potem dostaliśmy list, typu listu optymistycznego, ale pożegnalnego. No i potem wiadomo, umierał na oczach świata. Ja widziałem, że są początki agonii. No to trzeba się modlić.
Natomiast dla mnie to nie był jakiś przeskok. To było przejście do domu ojca, nie przeskok. On przeszedł. Przeszedł. To nie był szok dla mnie. Przeszedł, skończył pewien etap, zaczął następny. Ja to właściwie zacząłem przeżywać, jak żeśmy się pożegnali w Rzymie w styczniu. Mnie pogłaskał Stasiu, Stasiu. Nie było to u mnie na zasadzie szoku. Ja wiedziałem, do czego to idzie. I tak po ludzku myślałem, że może już lepiej będzie, jak się to stanie, bo się bardzo męczył. Zresztą on nam, myślę, że żona może powiedzieć, bo on do nas mówił rzeczy takie. On bardzo cierpiał. Dla mnie było zaskoczeniem, że on nie może jako męczennik. Ale to podobno musi być śmierć nagła. No. Bo dla mnie to. Ile on tym cierpieniem osób nawrócił, ile tym cierpieniem osób pocieszył, ile ustawił. Przecież szereg osób inaczej myśli teraz o swojej śmierci. To była jakaś taka wielka, no, może katechezda to za mało, ale w każdym razie no, pokazanie. Ja tak odchodzę. No mieliśmy świętego między sobą, a teraz mamy nad sobą.